Dzień dobry, witam Was po raz kolejny bardzo gorąco na kanale Auto się Kręci. Dzisiaj jesteśmy w garażu, więc znowu spróbujemy coś naprawić. Mam nadzieję. Za mną Renault Twingo drugiej generacji. Czynność serwisowa, wymienimy świece zapłonowe w tym właśnie autku. Silnik, pojemność 1,2 litra, moc 75 koni. Mam nadzieję, że nie zajmie nam to zbyt wiele czasu, więc nie przeciągam i zaczynamy. Jako pierwszą musimy zdjąć tutaj tą dużą plastikową taką pokrywę, osłonę, w której też przy okazji mieści się filtr powietrza, ale to już mieliście okazję zobaczyć to na poprzednim filmiku właśnie a propos wymiany filtra powietrza w tym silniku. Nieważne. Tutaj musimy zdjąć ten gumowy wężyk. Tutaj musimy odkręcić tą metalową opaskę. Będziemy musieli też zdjąć tutaj tą plastikową rurę, która jest dolotem powietrza do filtra powietrza. I ta plastikowa osłona powinna nam zejść, ponieważ nie jest ona już nigdzie więcej mocowana. Jest po prostu tylko na wcisk, tak jak gdyby na takie bolce wciskana, ale to pokażę za chwilę. Teraz, tak jak mówiłem, pierwszą rzeczą tutaj ten gumowy wąż. Druga w kolejności metalowa opaska. Trzecia w kolejności. Kluczyk numer 7 to jest taka śrubka, która mocuje tutaj tą plastikową rurę. Bądź też fachowo mówiąc dolot powietrza. Ją tutaj musimy jakoś teraz sobie, ona w prosty sposób nam tutaj wychodzi. Dobra, gdzieś ją podłożę, żeby mi nie przeszkadzało. Guma, opaska, to już jest. I teraz, tak jak mówiłem, ona sobie tylko schodzi. Tutaj ona się trzyma tylko na wcisk na tych trzech, tak? Na trzech bolcach. I właściwie osłona jest zdjęta. Po zdjęciu plastikowej osłony jawi nam się taki oto niczym niezmącony dostęp do świec zapłonowych. Tutaj pokażę paluchem przewody wysokiego napięcia. 1, 2, 3. O, to nawet jeden był nie włożony dokładnie. 1, 2, 3 i 4. Zanim zaczniemy wykręcać świece, jedna bardzo ważna informacja na sam początek. Musicie przygotować się na to, że będzie problem z kluczem. Klucz do odkręcenia świec będzie potrzebny rozmiar 14. Ale, nie wiem, w moim wypadku problemem było to, gdyż klucze, które mam ja akurat w posiadaniu, że tak powiem, do odkręcania świec, nie pasowały tutaj do tego otworu, w którym zamontowana jest świeca, ponieważ jest on troszeczkę jak gdyby niestandardowo mały, ten otwór. I musiałem zastosować zwykłą nasadkę, 14, która została przetoczona na tokarce. Bo tak jak wspomniałem, nie znalazłem w sklepie, przynajmniej gdzieś tutaj w najbliższej mojej okolicy, klucza o tak małej średnicy. Ponieważ średnica tutaj w środku tego otworu wynosi 19,5 mm. Musiałem ten klucz stoczyć, tak jak powiedziałem przed chwilką, do 18,4 dokładnie, 18,5, czyli dosyć sporo. I dopiero po stoczeniu tego klucza on będzie się tutaj w środek mieścił, i to też właściwie z milimetrowym zapasem. I trzeba będzie uważać po prostu przy wyciąganiu, żeby nam się nie zesmyknął, powiedzmy, nie spadł tutaj z tej przedłużki.
I no tak jak wspomniałem, nie jest to oryginalny klucz do świec, więc nie ma on tutaj w środku tej gumki, dzięki której świeca będzie się trzymać w tym kluczu. Więc mam tutaj pod ręką taki patent, który też już wcześniej stosowałem do wyciągania świec. Taką oto łapkę. Genialny w swojej prostocie przyrząd, który w 100% spełnia swoje zadanie i będzie nam tutaj bardzo pomocny. Tak więc przypominam jeszcze raz. Średnica tego otworu tutaj to 19,5 mm. Klucz musicie stoczyć no troszkę mniej, tak jak w moim wypadku, powiem jeszcze raz, 18,5. I dopiero wtedy zabieramy się do wykręcania. Gwint w tych świecach jest dosyć długi, więc widzicie, świeca nie wyszła niestety, muszę sobie poradzić teraz takim oto tutaj sprytnym urządzeniem, które jak widzicie pięknie nam tutaj służy. Włożyć świeczkę niestety musimy w taki sam sposób, jak ją wyjęliśmy, bo przecież nie możemy jej tam wrzucić do środka. A tą nasadką niestety tego nie mogę zrobić, bo jak wspomniałem, nie ma tej gumki tutaj. Musimy sobie teraz elegancko włożyć tą świecę tam teraz. Wkręcę ją trochę tym sprytnym przyrządem do momentu, kiedy będę mógł wkręcić. Oczywiście nie do końca. No i co? Właściwie jedna jest wymieniona. Teraz musimy się tutaj dostać do następnej. Procedura taka sama. Nic nie możemy tutaj zrobić inaczej. I jest druga. Świeczka numer 2 przygotowana, więc znowu procedura musi zostać zachowana. Czyli wkręcamy ją. O. To by było. Numer 2. Akurat w tym wypadku numer 3. Teraz numer 2. Znowu to samo. Tutaj akurat w tym wypadku nie trzeba wydmuchiwać jak gdyby brudu, paprochów i innych takich rzeczy z tego otworu, w którym zamontowane są świece, ponieważ tutaj na fajce są takie gumki i one szczelnie jak gdyby zamykają ten otwór i tym samym no, nie ma jakiejś tam fizycznej możliwości, żeby cokolwiek tam wpadło. O. Bardzo ładne świeczki. Ale w związku z tym, że jak nazywałem to na początku czynność serwisowa, czyli tutaj jak gdyby nie jeździmy do końca, do momentu kiedy właściwie coś przestaje działać, tylko
tylko wymieniamy jak gdyby prewencyjnie. Ok. I teraz prosto do otworu. Cyk. No i co? Właściwie ostatnia. Na nas tutaj czeka. No i jest. Bardzo ładnie. Przewody jeszcze tylko na miejsce. O, one sobie tutaj tak o chciałyby sobie tutaj ładnie cyk cyk, raz, dwa, trzy, cztery i to wszystko. Tak, także teraz składamy to wszystko do przysłowiowej kupy, żeby się wszystko tutaj znowu. O, tak jak widzicie, to tylko wchodzi na wcisk, zakładamy gumowy przewód, skręcamy opaskę, a takie mam trochę gówniany ten śrubokręt, ale nie chce mi się szukać innego, teraz będzie dobrze. Dobra, teraz tak. Dolocik, tutaj powietrze, przypasuje się w sensie tak. Gdzie jest ten? Gdzie jest ten otwór? Dobra, tutaj wszedł. I teraz tutaj śrubka. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Ta-dam! I po wszystkiemu. I to właściwie byłoby na tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz. Kolejny raz, że byliście z nami. Zapraszam oczywiście na nasz kanał. Oglądajcie, bądźcie razem z nami. Do zobaczenia.